Siema, siema, lecimy dalej. Assassin's Creed Unity. Została nam na tą chwilę tylko fabułka. Jeszcze tylko się rozejrzę. Oprócz oczywiście tych misji, które już zrobiliśmy z Takeshim, czy też jakichś tam innych mniejszych szczelin Helixa śmiesznych, albo szukania rzeczy dla zbroi, to sobie ominę i lecimy w takim razie dalej po prostu naszą historię. Zbierając przy okazji kaskę 165 tysięcy chyba, mamy 104. Zerknąłbym z ciekawości nawet w sumie, czy mi się nie uzbierało. Na pewno przed zakończeniem zabawy zebrałem, ale teraz można z ciekawości równie dobrze sprawdzić, czy to się zmieniło. Nie ma nic. Dobra, okej. Okay. Także zobaczmy, co tam dalej w naszej historii paryskich asasynów. Arno, Godspeed. Sklep to sklep. Jest co uzupełnić. 165 tysięcy potrzebuję. Chyba na pas zbieramy. Sekwencja ósma już. Wspomnienie pierwsze. You summoned? Monsieur Dorian, we have a task for you. More fetch and carry work, I imagine. Two master assassins are dead, one by your own hand in defense of a Templar. Count yourself lucky this is the extent of your punishment. And Germain? It's none of your concern. Last night, the Paris Commune declared itself an open insurrection against the king. As we speak, 20,000 armed revolutionaries are laying siege to the Tuileries. Even the National Guard are on the brink. Some of them have thrown in with the revolutionaries. France is splitting at the seams. And this doesn't please us. The people are fighting for what is owed them. Liberté, égalité. If we danced about on a simple scale in need of balancing, you'd be right. But the truth is more complicated. In putting Mirabeau's affairs in order, we've come across certain correspondences of a royal nature. Mirabeau's in contact with the king. And he was rather less discreet than he should have been. If the king's copies of these letters were made public, the Templars would be in a position to expose and purge our agents across France. And I'm to slip in and find them first. And quickly. The Swiss Guard are badly outnumbered. It's likely they'll be overwhelmed before nightfall. Won't be the first palace I've broken into. Trochę mi tak, kurde, ci ta rada tych asasynów, tak. Ja wiem, że są takie czasy, ty, kurde. Od paruset dobrych lat. Szlachta, arystokracja się po prostu, kurde, obżera. I ludzie już mają we krwi faktycznie taką, kurde, bufoniastość. No ale muszę przyznać, że nie przepadam za nimi teraz. No to dobra. Rozejrzyjmy się, tam jest typu. Oczywiście, że na początku próbuję zrobić to dobrze, ale nie przyzwyczajajcie się do tej myśli. Honestly.
quality of rhetoric amongst bloodthirsty rioters these days. Dwóch typków. What the devil? Gone, is he? Right, me too. Ajajaj. Może tu szedł tamtędy. Może mi się uda przeskoczyć i go w chuja zrobić. Złaś, złaś, kurwa chłopie. To się nie uda. Próbowałem. No i spokój. Częściowy. Tymczasowy. Jakieś okienko by się przydało dla asasyna uchylone. Siedzą w środku dziadygi. No mówię, no największym chyba problemem jest to, że ty nie wiesz, czy oni cię widzą, no nie? Myślę, że bardzo ciężko jest to określić. O, może tak. Czy cię zobaczą, czy cię nie zobaczą. A jeszcze większym problemem jest to, że znowu w Black Flagu było spoko, a tutaj znowu jest tak, że dosłownie moment i już jest pozamiatane, no nie? Nie ma tego, że jakby nie ma tej chwili, żeby tam jednak ci się udało, no nie? Tylko kurde, raz, dwa i po zabawie. To wysoko. No. Tak, ogólnie mam się dostać do środka, tylko pytanie, którędy. Nie wiem, czy drzwi frontowe są po prostu otwarte i niepotrzebnie się tu pakuje. Spoko ogrody. Czy może od tyłu? O, jest okno. Back it up. Bleeding coward.
bastards! Yep. Znajdź gabinet króla. Captain wants those papers. There's nothing here. Keep looking. It's in here somewhere. Czyżby to było tu? Myślałem, że może coś się uzupełni. Gdzie ten kurde król ma ten gabinet? Tutaj jest wejście. Podejrzewam, że raczej na górze gdzieś. Chodźmy w drugą stronę. Po co na dole, jak można mieć na górze, nie? Lepszy widok. Zawsze. Pomogłem ci. Oj, chyba. Co, on sam się zabił? Czy to on go zabił? Rydy. Ojej. No. No. Ogólnie chyba nie było nawet potrzeby tego otwierać. To musi być tu. A. You certainly don't look like a blood-crazed revolutionary. The hood is a bit sinister though, if you don't mind my saying. Serving as rear guard, are you? Convenient how that puts several locked doors between you and the fighting. Oh, I'm not Napoleon? Not officially, anyway. But how often does one find the opportunity to poke about in a king's private study? Looking for anything in particular? State secrets, private correspondences, personal treasures, that sort of thing. I do hope we're not eyeing the same prize. Name it.
certain letters written to the king, ripe for misunderstanding, should the wrong men find them. I see. Well, then perhaps we can help each other. I believe the king has built a hidden vault somewhere in here. If only we could find it. I powiedzcie, że nie lepiej by pasowały po prostu po francusku, no nie? Ja chyba mogłem nawet wybrać francuski język. Ale bardziej mi chodziło o to, żeby więcej ludzi raczej angielski będzie znało, więc nawet jeżeli tak jakby nie oglądacie, tak? Tylko słuchacie może na przykład, no to wtedy macie na przykład na telefonie włączone obok czy coś, to łatwiej wam będzie zrozumieć to, o czym mówią, nie patrząc, no nie? A jakby było po francusku, to trochę, kurde, ciężej. Ale na pewno lepiej by to oddawało klimat. Więc się zastanawiam. Czy nie powinienem zacząć tak robić, po prostu. You were saying... Very nicely done, my friend. Incredible. Find your prize. A cornucopia, yes. And you? Believe so. Yes. This is it. That should take care of that. And may I suggest we leave? Quickly. What is that? Our way out. Cover me, would you? Ta walka spoko jest w tej części. Nie aż taka wkurzająca nawet, jak dużo wrogów jest. Chociaż oczywiście bardzo podobna, ale lepiej to zrobili, usprawnieni chyba. Trochę. Sobie daruj te komplementy, tylko dawaj tam. Otwieraj to. Let's go. Search everything. I want those documents. Him. Damn. Yes, Captain Rui has that effect on people. Friend of yours? Persistent thorn I haven't quite managed to pluck out. He has information I need. I need to get back up there. In this mess, you'll never find him again. Come with me, I have a better idea. Okay, Napoleonie. You handled yourself well back there. I don't suppose you've ever considered military service. I'm not much for following orders. Ah, the bane of generals and statesmen everywhere. An individualist. I know the feeling. Men like us have a great advantage over most in the army. You see, we can think for ourselves. Nie przejmuj się menelem. If you joined up today, you'd be a marshal in 10 years, guaranteed. A generous offer, but no. Where the heart leads, a man must follow. Look me up if you ever change your mind. Spoko, Napoleonie. My name? Napoleon Bonaparte. Nie, nie zauważyłem. Lieutenant of artillery. For now. Arno Dorian. Ale mówił coś o rogu obfitości. And as a personal favor, if anyone asks, I was never here. Watch the whole thing from a furniture shop across the carousel. A face in the crowd. Of course. Napoleonie,
gdybym mógł, to bym ci teraz powiedział, że popełnisz jeden wielki błąd, którego nie powinieneś popełniać. Nie atakuj Rosji zimą. A wszystko będzie inaczej zupełnie. You may want to take cover. Yeah. Everything all right, sir? Fine, Corporal. Superb shot. Regular drills are critical to a regiment's success. We should be going, sir. We part ways here. What about Rui? Give me a few days. I'll see what I can learn of his current posting. Perhaps I can arrange an introduction. Be well. Sekwencja ósma. Jestem zaskoczony, jak szybko to idzie. A więc standardowo. Z ukrytych prawd w Assassin's Creed 2 wiadomo jest, że Napoleon był w posiadaniu fragmentu Edenu. Najpewniej w tym pudełku, wnioskując po złotym blasku, z niego znajdował się owy fragment. Ma sens, okej, okay. Wow. Nieźle. Nie pojawiły się żadne nowe zadania. Te, które nas interesują oczywiście. To może do sklepu. I tak muszę sekwencję dziewiątą skończyć, żeby resztę umiejętności sobie dodać, więc na razie nie ma co patrzeć. Jak pewnie zauważyliście na Discordzie, może zrzuciłem zdjęcie, przyszedł procesor wreszcie. Tylko że i tak muszę, zanim go zainstaluję, kupić nową płytę główną, więc to nie jest tak od razu. Ale co ciekawe, miał przyjść z wielkiej, no z UK, tak? Z Anglii. A przyszedł ze Stanów. I to mnie bardzo zmyliło. I kiedy mówiłem wam chyba na ostatnim streamie, że dzwoniła do mnie jakaś kobieta z zaszumionym głosem, Azjatka, i coś mi mówiła, że jest dla mnie paczka ze Stanów, to była ta paczka. A ja powiedziałem, że żadna paczka ze Stanów do mnie miała nie przychodzić. I co się okazuje, na szczęście w niedzielę spojrzałem i się okazuje, że kurde, moje zamówienie zostało anulowane przeze mnie. No to tam oczywiście w poniedziałek z samego rana, jak tylko ten, dzwonię i mówię, żeby nie dawali mnie to tu, kurwa, ja czekam przecież, nie? Albo ona dzwoniła, bo nie wiem po co w sumie, bo ja tak nie zrozumiałem prawie co mówiła, tylko to zrozumiałem, że była paczka ze Stanów, tak? A zamawiałem, miało być na pewno z Anglii, no nie? Co się okazuje, chyba w Anglii jest jakiś strajk. A oni pewnie ten sklep mają jeszcze w Stanach, więc po prostu wysłali ze Stanów, bo będzie szybciej. Także mam prosto z USA procesor. Ale jeszcze płyta główna, bo do tej płyty głównej tego procesora po prostu nie podłączę. I teraz jest taki mały dylemat, bo zrobiłem sobie ostatnio dziurę w spodniach, patrzyłem ile mam. I teraz jest dylemat, kupić sobie kilka par spodni, żeby mieć spokój na parę lat, czy kupić sobie płytę główną. Znaczy oczywiście teraz, no bo kupię obie opcje, ale nie naraz, tak? Bez przesady. Ale tak to była ta paczka. No właśnie. No kompletnie ta kobieta zmyliła, no nie? No mówię, co? No musieli mieć po prostu ten sklep też w USA, no nie?
prostu chodzi o to, że jeżeli chodzi o spodnie, to ilość par, jakie posiadam, się znacznie zmniejszyła. Nie tylko przez tą jedną dziurę, co zrobiłem sobie ostatnio, tylko jeszcze spojrzałem przy okazji na inne, no nie? I tak patrzę na nie i mówię, te też już takie trochę, kurde. No i mówię, kurde, no przydałoby się kupić kilka. Komputer mi jakoś nie pada, nie siada, no nie? Więc chyba może poczekać sobie spokojnie na ten update. Chyba jednak zamówię spodnie. Na razie. Gdzie ja idę w ogóle? Tylko z tymi spodniami to też różnie bywa, bo musi być twój rozmiar, bla 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 bla. No nie? Ale komputer działa, nie ma potrzeby na natychmiastowy update, to nie, nic się nie zepsuło. Ale wiadomo, że jak się kupi nowy jakiś sprzęcik, to by się chciało tam go jak najszybciej, kurde, ach. Ale dobra. Spodnie też są fajne, lubię w sumie spodnie. Lubię zakupić ciuchy, no nie, tylko... Nienawidzę przymierzać. Łazić, przymierzać, szukać. This morning, I was accosted by three men carrying some poor soul's head atop a pike. Seems they mistook my uniform for a mark of nobility and demanded I shout, "Long live the Republic," to prove my allegiance. I suppose handing out tricolor cockades is now passé. What did you do? I shouted, "Long live the Republic." A man of principle. Life is more valuable than dignity. But... this is what happens when you give command of the government to half-starved lunatics and command of the army to bloodthirsty savages. Rui. I wanted him assigned to some out-of-the-way garrison, but the man redefines the term friends in high places. He's untouchable. But you know where I can find him. Rumor about the barracks is that he and a unit of his cronies plan on marching on the Grand Châtelet this afternoon. If he were to meet with an accident, few in France would suffer. My career certainly wouldn't. Well, practice your speech making. No tak, tak to działa, że ci jakieś podobne rzeczy też czasami, no nie, podsyła. Chociaż mi czasami, kurde, podsyła jakieś tematy, które w ogóle, co? No nie. Ale z drugiej strony, jak się dowiaduję z jakiegoś innego źródła, że istnieje jakiś youtuber w Polsce, taki i taki, imię, nazwisko, i ja później patrzę, kto to jest, i ja patrzę na ten kanał, on ma 2 miliony subów i ja człowieka w życiu nie widziałem i w życiu bym się nim nie zainteresował, bo mi nawet YouTube wiedział chyba o tym, bo mi go nie podsuwał i wtedy mówię, nie no, chyba jest okej. Więc czasami jest... czasami tak jest, że ci dobrze podpowiada, czasami źle, ale w sumie są też takie rzeczy, gdzie no chyba ma rację, że w ogóle ci nawet nie wspomni o tym w ogóle absolutnie, nie? Jeśli tam gdzieś po prostu dowiedziałeś gdzieś tam skądś, że ktoś taki istnieje, no nie? A jest popularny, no nie? Zbadaj obszar, stwórz sobie okazję. To tego typka trzeba załatwić, sekretne wejścia. Jakieś okazje do wsparcia, tak? No, znaczy trochę zazdroszczę tym, którzy zajebiście robią tutaj parkour w tym, no nie? Hey, Honor. Widziałeś tego kolesia, jak przeszedł, kurde, po płocie umiejętnie? Ty nie chcesz zostać asasynem? Nie chcesz się zaciągnąć? Okej, tędy nie. Dzięki za oglądanie.
Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.